34 bramki stracone przez ŁKS w tym sezonie. Najwięcej z całej ligi. Niestety, żubry w dalszym ciągu oscylują w granicach strefy spadkowej. 9 remisów to pias jest absolutnym fenomenem. To jest drużyna, która chociażby potrafiła. Zdobyć Łazienkowską, wygrywając na terenie Legii 3 do 1. Już za kilka dni dowiecie się Państwo nieco więcej o drużynach od miejsca 9 do pierwszego. A na 9 miejscu mamy górnika Zabrze. 23 oczka, zdobyte przez, przez ten zespół. No i Myślę, że tutaj należy z całą pewnością yy, wyszczególnić Lorenza Enaliego. To jest bardzo młody zawodnik, który. Yy... Myślę, że dopiero zdobywa te szlify w PKO Ekstraklasie. Natomiast dużo więcej grał we wspomnianej już przeze mnie trzeciej lidze. To jest zawodnik, który reprezentował barwy niemieckich zespołów w przeszłości, bo ma niemieckie obywatelstwo. Hanower 96 i Rotweiss Essen w piłkarskim CB, aczkolwiek zdobywa ostatnio bardzo ważne bramki. Dziś 1 do 1 na wyjeździe w Radomiu bramka już w 19 minucie wcześniej w piątej minucie w meczu z Pogonią Szczecin, tam Górnik od 70 minuty grał w dziesiątkę no i nawet z Pogonią Szczecin Górnik punktuje i to wygląda bardzo dobrze u siebie i na wyjeździe jest stabilność dziesiąte lokaty w tych zestawieniach, u siebie 14 punktów na wyjeździe nieco gorzej bo 9, ale naprawdę wygląda to, wygląda to super jest górnik na, na siódmym miejscu pod względem dyspozycji w ostatnich pięciu meczach i w dziesięciu meczach. Jeżeli chodzi o piętnaście ostatnich meczów, to nawet na, na, szóstej, na szóstej lokacie. A więc naprawdę niewiele brakuje górnikowi, by zbliżyć się, no myślę, że nawet do, do topowej czwórki, bo różnica między Rakowem a, a Górnikiem wynosi tylko 6 punktów. To są. Dwa spotkania. To tak naprawdę można odrobić w dwa weekendy. 19 bramek strzelonych, 21 straconych przez górnika Zabrze. No i przechodzimy do ich ostatniego rywala, a więc Radomiaka. No i Radomiak ósme miejsce. Oczywiście jest to zespół z nowym stadionem. No i. Najjaśniej świecącą gwiazdą jest rzecz jasna. Pedro Enrique w tym sezonie. Brazylijczyk zdobył już 8 bramek, ale jest w klasyfikacji strzeleckiej na trzecim miejscu, bo ma jedną asystę mniej od Szkulina ze ze stali. No i można powiedzieć. Względnie wygląda to w porządku. 23 punkty radomiaka. No, i to jest pierwsza z wymienionych już przeze mnie zespołów z dodatnim bilansem bramkowym. Jedna bramka na plus. No i Radomek to jest też, myślę, taki niewdzięczny zespół, który też, tak samo jak Warta, może napsuć sporo krwi, aczkolwiek, no, z Legią, w braterskim pojedynku porażka, z Jagielonią, która również jest w topie porażka, ale to wszystko jedną bramką, a więc Radomek. Całkiem solidnie, no myślę, że, że to jest też taki ligowy przeciętniak. No i absolutnie nic nie wskazuje na to, żeby, żeby tutaj coś miało pójść w złym kierunku. Myślę, że też pewne utrzymanie dla zespołu z Radomia. No i przyszedł czas na zagłębie lubin zespół najbardziej mi bliski. Aczkolwiek też z szacunku do pozostałych drużyn nie będę się tutaj zbytnio rozwodził. Zagłębie Lubin to jest zespół, który stracił 29 goli i strzelił 21 bramek w tym sezonie, a mimo wszystko jest na siódmej lokacie. Co mogę powiedzieć o podopiecznych Waldemara Fornalika? Ostatnio wyliczyłem, że od 7 października tego roku, licząc do teraz, Zagłębie w 8 meczach ligowych zdobyło tylko 6 punktów. W dodatku Odpadli Miedziowi z Pucharu Polski po naprawdę nudnym meczu jak flaki z olejem z Krakowem, z Krakowem, na, na którą nie znaleźli recepty. Sporo się dzieje niedobrego w szeregach Zagłębia. No i myślę, że koniec Waldemara Fornalika w Zagłębiu jest bliżej niż dalej. Myślę, że będzie Roszada na ławce trenerskiej, tak samo jak miało to miejsce... Rok temu, kiedy zastępował były selekcjoner reprezentacji Polski Piotra Stokowca, strzał w dziesiątkę z Mateuszem Wdowiakiem. Naprawdę jestem fanem tego zawodnika. Ma chłopak Gazicho, zresztą grał w Rakowie Częstochowan, no, który został mistrzem Polski, więc nie bierze jeńców Mateusz Wdowiak. Także Serchibueca gra w porządku, natomiast Zagłębie ma kompleks napastnika i tak jak wyszczególniałem Pedro Enrique i Ilię Szkurina między innymi, to tak nie mogę wypowiadać się absolutnie w superlatywach o Dawidzie Kurminowskim, troszeczkę miałem przez pewien okres lepsze zdanie o Juanie Muniozie e, aczkolwiek no, w ostatnich tygodniach też Hiszpan nie grywa zbyt często ściągnięty z hiszpańskiego Leganes Sporo się dzieje niedobrego, i prezes Michał Kielan y, powinien y, myśleć o wzmocnieniach, szczególnie jeżeli chodzi o, o pozycję y, prawego obrońcy, bo Bartłomiej Kłótka troszeczkę nie domaga. Oczywiście fantastyczna bramka zdobyta z ruchem Chorzów na inaugurację. No myślę, że gol sezonu już, już w pierwszej kolejce. No i ten start sezonu naprawdę napawał optymizmem. Był nawet lider, chyba po drugiej kolejce po, po, meczach, po meczu derbowym we Wrocławiu. Później rekord frekwencji pobity w starciu z Lechem Poznań, ale później coś zgasło. Ta iskierka zgasła, niestety. No i jest jak jest, jest siódme miejsce w ligowej tabeli, także no, Waldemar Fortnalik, ale też cały myślę zarząd zagłębia, no bo yy, dochodzą słuchy, że troszeczkę szatnia nie przepada za szkoleniowcem, ma sporo do myślenia. Miejsce numer 6 należy w tym momencie do Pogoni Szczecin, no i... Kto jak nie on, Kamil Grosicki, motor napędowy tego zespołu wydawać by się mogło po pierwszym meczu, pierwszym meczu chyba nawet w całym sezonie, w Grodzisku Wielkopolskim kiedy pogoń pokonała Wartę, że też bardzo ważnym ogniwem będzie, w tym Kulululis. Kululis. No ale troszeczkę jednak Greg spuścił stonu. W tym momencie 32 bramki strzelone przez pogoń. Bardzo dobry wynik, natomiast 22 gole również stracone. 27 punktów w tym momencie na koncie podopiecznych Jensa Gustafssona. Aczkolwiek też krążyły plotki, które obwieszczały chyże zwolnienie szwedzkiego szkoleniowca. No i pogoń ma takie mecze, kiedy, kiedy, kiedy te punkty traci. Też rozgrywa kapitalne spotkania, w których pada dużo goli. Między innymi potrafiło pokonać kolejorza 5-0, a wcześniej przegrać z legią 3-4, i to oba spotkania na, na własnym terenie. Też ten mecz najświeższy z wartą. Poznań. No pogoń to jest też taka drużyna, która, w mojej opinii, zasługuje na tytuł mistrza polski. Może to się nie podobać wielu osobom, natomiast bez jakichś korelacji i bez żadnych sympatii, myślę, że pogoń po prostu zasługuje i tak jak Kraków ciężką pracą pod wodzą Marka Papszuna mógł dojść do takiego. Do takiego sukcesu. To samo może jak najbardziej spotkać Pogoń Szczecin. No można powiedzieć, że trzeba lepszego golkipera, bo, no wiadomo, Dante Stipica powinien bronić cały czas. Natomiast no nie, ma. nie ma Dante Stipicy, jest kożukaru Lumun 28. Letni wcześniej oczywiście bronił Bartosz Klebaniuk, ale nie ma co nad tym się rozwodzić. Też w lidze konferencji w kwalifikacjach no, mecz z belgijskim zespołem, nie pamiętam tylko, czy to był Hent czy Heng. Wydaje mi się, że Hent no, nie porwał mnie Bartosz Klebaniuk, tak jak... Jakiś czas temu w Pucharze Polski, ale nie w tej edycji, w edycji poprzedniej, kiedy z rekordem bielsko-biała jakimś cudem pogoń przeszła. No, myślę, że portowcy muszą też tak jak warta sporo uwierzyć w siebie. No i bardzo dobrze, że mają Kamila Krosickiego, bo to jest zawodnik, który da sporo jeszcze dobrego tej drużynie, mimo swojego wieku. Piąte miejsce Legia Warszawa. No i wojskowi radzą sobie na dwóch frontach. Drugie miejsce w Lidze Konferencji Europy. W najbliższym tygodniu batalia z AZ Alkmar. Alkmar nie kojarzy się dobrze kibicom Legii Warszawa, powiedzmy sobie to szczerze, oczywiście, Żozuę i Pankow, tak naprawdę, najbardziej zaangażowani w starcia z policją. Ja też tak nie za bardzo wnikałem w szczegóły, ale no myślę, że wyjdą legioniści podwójnie zmotywowani na starcie z holenderskim zespołem. W natomiast Legia po 16 meczach ma 28 punktów i muszę wyróżnić jednego zawodnika dam chwilę na zastanowienie ok, minęła Ernest Mucci być może ktoś z Państwa się domyślił No, w lice konferencji chłopak jest kapitalny, też miałem go ostatnio szansę zobaczyć na żywo i naprawdę chłop ma 22 lata a wyprawia cuda na boisku jest naprawdę y, świetnym punktem y, tego zespołu. Y, no, ta bramka na Villa Park: palce lizać y, wcześniej też, y, też y, strzelał y, właśnie z Aston Villa, tylko na, na Łazienkowskiej. No, leży mu ten zespół ewidentnie. Y, natomiast jeżeli chodzi o, o klasyfikację y, strzelecką. No to w topowej dziesiątce nie ma nikogo z Legi. Dopiero na dwunastym miejscu Jozue z sześcioma bramkami i, o dziwo, ani jednej asysty portugalczyka. No to może to może nieco martwić kibiców Legi. Obok niego Tomasz Peckhardt, ale to jest też już leciwy zawodnik. 34 lata, nawet przeglądałem ostatnio jego piłkarskie CV i zupełnie nie wiedziałem, że. Że w przeszłości zakręcił się obok Tottenhamu, obok Southampton. Najbardziej go kojarzyłem tak ze Slawii Praga, której jest wychowankiem. Później także Las, Las Palmas, HPL Merszewa. No, jest przepych oczywiście w Legii. Wielu parę lat temu mówiło, że Legia odjedzie Reszty, reszcie za hajs z Ligi Mistrzów. No tak się jednak nie stało, ale cały czas Legia jest bardzo mocnym zespołem no i jednym z najlepszych klubów w Polsce no to trzeba sobie jasno powiedzieć, zawsze mecze z Legią budzą respekt no i też myślę, że potrzebowałaby Legia jednak lepszego bramkarza Kasper Tobiasz to myślę nie jest zawodnik na tak wielki zespół. Oczywiście wielu go propsowało za obroniony karny w, ostatnim, w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji z Midland. Natomiast sporo błędów mu się przytrafia i powinna Legia obejrzeć się za kimś innym. No kibice tak samo jak Widzewa, Kapitalni, Kostarun, ma to wszystko poukładane. Też wielokrotnie słyszałem na ostatnim meczu w Lubinie jak pokrzykiwał do zawodników to jest trener z pasją i takiego szkoleniowca mieć to skarb przechodzimy do miejsca numer 4 a te zajmuje aktualny mistrz Polski Raków Częstochowa również rywalizujący na dwóch frontach tym razem jednak w lidze Europy no i ta Liga Europy jest dużo intensywniejsza nie oszukujmy się niż Liga Konferencji też bardziej doświadczeni rywale z, z większym poziomem Atalanta Sporting oraz szturm Gras, z którym Raków ostatnio wygrał i no, pierwsze historyczne zwycięstwo w europejskich pucharach, Rakowa, Częstochowa. Można tutaj mnie poprawić, ale nie wydaje mi się, że Raków Częstochowa kiedykolwiek grał w europejskich pucharach. No tak, chyba tak. No i 32 ramki strzelone. 18 straconych. Kibice Rakowa mogą sobie pluć w brodę, że nie ma w ich szeregach kontuzjowanego jego Lopeza, bo, no bo Hiszpan bezapelacyjnie był gwiazdą ST klasy, też w grze EAFC jest jedyną złotą kartą. No to, to musi o czymś świadczyć, mimo że to tylko gra. Ja pierwszy raz od kilku ładnych lat nie kupiłem tej edycji, ale Ivim Lopezem myślę, że każdy. Kibic klasy chciałby w gierce pograć 29 punktów, 1 punkt przed Legią Warszawa. Natomiast w tym momencie Raków musi skoncentrować się na najbliższym meczu z Atalantą, jeżeli chce kontynuować swoją przygodę z europejskimi pucharami na wiosnę. No i musi liczyć na straty oczywiście szturmu Graz. Puchar Polski, a więc to jest kolejny front. Więc legia na dwóch frontach. Raków na trzech, no bo, no bo wylosował się Rakowowi Piast Gliwice. I z całą pewnością hitem jest jutrzejszy mecz z Jagiellonią Białystok rozgrywany przy Słonecznej na Podlasiu. No i to może być okazja dla Rakowa, by wbić się w te top 3, top 3 które otwiera. Lech Poznań. Ach, Lech Poznań miejsce trzecie, 32 punkty w 17 spotkaniach kolejorza i też nastąpiło przebudzenie Mikaela Isaka, no Christopher Welde to też już śmiało można powiedzieć gwiazda naszej ligi Welde 7 bramek, Isak 6, Welde 4 asysty, Isak 3 a więc tak to wszystko sobie wygląda no i czy Lech ma szansę na Mistrzostwo Polski? Pewnie wielu z Państwa zadaje sobie to pytanie. Według mnie tak. A dlaczego? Ponieważ Rakow i Legia mają te y, puchary. No oczywiście y, Lech nieco spuścił z tonu zdarzają się takie wpadki jak chociażby z Widzewem Łódź, kiedy Lech przegrał 1-3 przy Bułgarskiej, no Demolka w Szczecinie na stadionie imienia Floriana Kriegera, czy też, czy też ten pierwszy mecz we Wrocławiu przegrany, również 1-3, ale to są tylko trzy porażki w całym sezonie, w dodatku cztery remisy. Wygląda to obiecująco, też przekonywująco dosyć wygrywa lech chociażby z taką puszczą 4-1 z eukasem 3-1 z rakowem 4-1 w derbach poznania 2-0 na więc naprawdę Naprawdę wygląda to, to w porządku. No ze Śląskiem to nie było inauguracyjne spotkanie. Mogłem tak powiedzieć, przepraszam. Przecież pierwsze spotkanie to mecz z Piastem Gliwice mający miejsce 22 lipca. No remis oczywiście z Zagłębiem. Tam Miedziowi byli o wiele lepsi. Kartka dla Radosława Murawskiego, no ale później Micha Blarzyć też powoływany do reprezentacji Słowenii zdobył bramkę wyrównującą. Też Adriel Baluła ostatnio bardzo dobre występy. Filip Marchmiński, debiut w reprezentacji Polski. Dino Chotic też myślę, że grał w reprezentacji z Bośni mogę się oczywiście, oczywiście mylić. No i też powoli trzeba wprowadzać Aliego Golizadeka. Chyba niezbyt udany ten ostatni występ, jeżeli mnie pamięć nie myli. Natomiast tak, Lech ma szansę na mistrzostwo. Natomiast musi liczyć się z, ze stratą punktów drużyn z top 2 i przechodzimy właśnie do topowej dwójki Lech musi liczyć na stratę punktów drużyn z topowej dwójki a to otwiera Jagiellonia Białystok kto by się spodziewał że popularna Jaga będzie po rundzie jesiennej no będzie czy nie będzie no. to yy, przekonamy się po meczu z Rakowem Częstochowa wice-liderem. No i kto by się spodziewał, że na pierwszy plan wysunie się 23-letni Bartłomiej Wdowik. Roc rocznik 2000. Najwięcej bramek ze wszystkich lewych obrońców w Europie. Osiem goli, dwie asysty. Z czego też większość zrzutów wolnych była też bramka bezpośrednio z rzutu różnego. Zapracował sobie bardzo ciężko na powołanie do reprezentacji Bartłomiej Wdowik. I chciałbym tych powołań dużo, dużo więcej, bo tak jak już wspominałem, to jest bardzo młody zawodnik. Poza tym e, Afimiko Polulu e, ściągnięty z Szamaks. Jeżeli dobrze to wymawiam e, ze Szwajcarii, też... E, Przepraszam, nie z Neuschattel Szamaks, tylko z Greuter filf Wcześniej też Bazel, no ale właśnie też ten Szamaks szwajcarski w piłkarskim CB Afimiko Pululu. 38 goli strzelonych przez Jagiellonię w 17 spotkaniach. To wychodzi ponad, ponad dwie bramki na mecz. 22 gole stracone. No tu bym się zastanawiał, bo myślę, że Zlatan robić strzegący bramki podopiecznych Adriana Siemieńca jest dosyć y, mocnym y, punktem tego zespołu też w przeszłości między innymi Borussia Dortmund. No kaman. Y, no i naprawdę zbita jest bardzo mocno Jagiellonia Białystok. To jest nie lada przeszkoda dla drużyn Ekstraklasy, Imas, Kubicki, e, no wspominany przeze mnie Wdowik, Marczuk, przecież ściągnięty ze stali Rzeszów, Christopher Hansen pozyskany z Widzewa. Naprawdę widać tutaj potentata na mistrzostwo. Przy takiej dyspozycji jak najbardziej przed sezonem. Ktoś by mógł powiedzieć, puknij się w głowę człowieku, gdzie Jagielonia mistrzem. Wielu wskazywało nawet Jagielonię do spadku. A to jest naprawdę rewelacja i nie lada niespodzianka. No ale Śląsk Wrocław jest tak samo sporą niespodzianką, bo Wrocławianie mają okazję na pierwsze od ponad dekady mistrzostwo. I właśnie do WKS-u przechodzimy. Tak jak Jagielonia Białystok jest najlepszą. Drużyną w roli gospodarza. Tak, na wyjazdach, w delegacjach, Śląsk nie ma sobie równych. 20 oczek w 9 meczach. No to jest naprawdę kapitalny wynik. Druga pogoń dla porównania. 13 punktów w 8 meczach no ta dyspozycja na tarczyńskiej arenie jest nieco niższa w przypadku Jagiellonii Śląsk na czwartej lokacie 9 meczów 18 punktów Jagiellonia 8 meczów 22 punkty no to może zostać podwyższone jutro jeżeli Jagiellonia wygra z Rakowem zdarzyła się teraz wpadka Śląskowi bezbramkowy remis oczywiście z Koroną Kielce ale jak najbardziej tutaj bez dwóch zdań. Eric Exposito. 13 bramek i 3 asysty. no To jest majstersztyk. To jest zawodnik, który w zeszłych sezonach nie zdobywał aż tak, tak wiele bramek. Chociażby poprzedni sezon 7 goli. 21-22 nieco lepszy. 11 goli. 9 goli w 20-21. 19-28 -20, goli. Wcześniej Las Palmas, wydaje mi się, że nawet był w Villarealu Eric Exposito, ale to nie ma większego znaczenia. Jest szykowana w kuluarach oferta kontraktu. no Nie puścili Hiszpana w przed sezonem. Dawid Balda też zmiana na stanowisku dyrektora sportowego. Tak mi się wydaje. No, i też w Rakowie była ostatnio, ostatnio zmiana. Pewien belk przyszedł z, wydaje mi się, chętu. Tutaj mogę zamieścić tweeta. To jest 28-letni Niemiec, z tego, co mi, z tego co mi się wydaje, i raczej mnie pamięć nie myli, a więc ten zaciąg z zagranicy do ekstraklasy, jak widać, jest efektywny. No i w tym momencie Śląsk. Ma 38 punktów po 18 meczach. Najlepsza defensywa tej ligi 14 bramek i jedynie straconych przez zespół z Wrocławia. No tak naprawdę nie było aż tak wielu roszad. Rafał Leszczyński oczywiście już bronił w poprzednim sezonie, natomiast teraz ma też jeden z najlepszych współczynników, jeżeli chodzi o obronione strzały. No w tej topce jest Szymon Wejrauch, o czym nie zdążyłem powiedzieć w przypadku Zagłębia. Natomiast Wejlauch nie gra tak dużo co Leszczyński, no to muszę tutaj troszeczkę sprostować i porównać przed nadchodzącymi wielkimi derbami Dolnego Śląska. No bo jeżeli Śląsk wygra ten mecz, no to przed świętami, przed przerwą, będzie miał 41 punktów, a myślę, że ma na to ogromne szanse, bo przystępuje do tego meczu. W roli faworyta, mimo że pierwsze spotkanie Wrocławia nie przegrali jeden do dwóch. Mają za sobą rzesze fanów. Mają kapitalny stadion, świetne zaplecze. Trenował z nimi też Karol Świdelski przed jednym ze zgrupowań reprezentacji. Ma Śląsk wszystko to, co potrzeba. No i ma. Asa w rękawie w postaci Erika Expo, aczkolwiek też należy y, chociażby y, pochwalić za grę w y, tym sezonie y, Matiasa Nauela, y, też y, myślę, że Jechor Macenko dobrze się spisuje. Y, Dostrzegałem też sporo talentów w rezerwach Śląska Wrocław, które właśnie grają w trzeciej lidze. Konkretnie Karola Borysa, też Jakuba Jezielskiego, który był na testach w Koronie Kielce. Przecież jest to syn dziennikarza sportowego Remigiusza Jezielskiego. Jeszcze sporo meczów przed nami. Jesteśmy dopiero na półmetku. Ale Śląsk Wrocław ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią. No to jutro może się zmienić i może stopnić ta przewaga tylko do punktu. Jest yy, naprawdę gonitwa, jest, yy, jest peleton za, yy, za, tym, yy, za tymi dwoma zespołami w postaci Lecha, Rakowa, Legii i Pogoni. No i Śląsk Wrocław. Myślę, że może mieć spore ciężary, bo jeżeli Lech Poznań i Raków Częstochowa włączą czwarty, piąty, może nawet szósty bieg, jeżeli taki mają w swoich nieco, nie, nieco szukając analogii swoich bolidach, no bo można powiedzieć, że Lech i Rak Raków i Legia, no to to jest taka trójka, która powinna rozjeżdżać tę ligę bez. Bez mrugnięcia okiem. Jacek Magiera ma wszystko w swoich rękach, i to jest naprawdę duża odpowiedzialność i duża presja. Jacek Magiera to jest też trener, który ma doświadczenie w lidze mistrzów, trenował Legię Warszawa, wie z czym to się je. I pod jego wodzą, śląsk Wrocław, może zdobyć, może zdobyć góry. Jest predysponowany Jacek Magiera do wielkich rzeczy, natomiast mówię. Jest to dopiero półmetek. Połowa sezonu za nami. Wszystko się jeszcze może zdarzyć. Wszystko może się odwrócić o 180 stopni. Nie chcę tutaj wyrokować, tak jak w przypadku drużyn walczących o utrzymanie. No, tam mogłem się pokusić o pewne hipotezy, pewne stwierdzenia. Natomiast kto zdobędzie mistrzostwo Polski? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. I to wszystko w tym odcinku z piłką w Eter. Jak najbardziej zapraszam na kolejne odcinki z tego cyklu, z tej serii. Zapraszam do nadrobienia, zaległości, o czym wspominałem. Gdzieś myślę, tutaj będzie odnośnik, albo tutaj. <noise> będzie odnośnik do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Jeżeli jesteście państwo ciekawi kolejnych rzeczy, zapraszam do zostawienia subskrypcji na naszym kanale YouTube, także do zostawienia łapki w górę. Będzie pewnie jeszcze odcinek przed świętami, gdzieś za około dwa tygodnie, więc zapraszam do śledzenia kanału i bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Czekajcie państwo na prezent świąteczny. Życzę udanego najbliższego tygodnia.